Jest z nami Wojtek Orowski po spektakularnym pojedynku i wygranej z Krzysztofem Pietraszkiem. Ja to wygrałem? Dobra? No tak, tak, było to dosyć szybkie i ładne. No dobra, no jestem. Ale nie czułeś tego? Dzień dobry, jestem, witam serdecznie. Dobrze, powiedz, czy wszystko poszło tak, jak miało być? Czy ta walka była zaplanowana i ten plan został wykonany? Czy musiałeś jakieś zmiany jednak wprowadzić w trakcie? Znaczy, plan był taki, żeby się nie śpieszyć z niczym, tak mi trener kazał. Natomiast Krzysiek ruszył od początku. Ja miałem się z nim nie wdawać w bijatykę, dlatego już mam takie nawyki, że go po prostu wywróciłem. Jakby nie szedł tak do przodu, ja bym z nim boksował, bo byłem na to przygotowany i wreszcie mogę powiedzieć, że bardzo chciałem z nim poboksować i to całą pierwszą rundę taki miałem plan. Natomiast on poszedł do przodu i ja nie chciałem się wdać w bijatykę, dlatego bezpiecznie było dla mnie na ziemi. Od razu to tam przeniosłem, a jak już jestem na ziemi, no to skończyłem. Bo widać było duże rozluźnienie u ciebie, taką kontrolę, czy tak naprawdę walka by odbywała się w stójce czy w parterze, to tutaj nie było dla ciebie znaczenia, bo obalenie to nie był żaden kłopot. No i później ładna kontrola, także no, gratulujemy. To rozluźnienie to tam Pawłulon dość dużo dobrą robotę zrobił, nie? Wygłupiam się. Nie, tutaj rozluźnienie wychodzi z tego, że w głowie jest inaczej poukładane i racja, no, tak jak mówisz. Tak, no i ta kontrola w parterze. No, powiedz nam teraz o dalszych planach, tak? Bo dwie walki w bardzo krótkim odstępie czasu. Teraz pewnie troszeczkę regeneracji, ale... Trzy, a miały być cztery. No tak. Na jedną mi rywal nie dojechał. No to powiedz, chwila regeneracji pewnie i za chwilę, bo do treningów nie musisz tak wracać. Generalnie cały czas jesteś w treningu, tak, bo obserwujemy, widujemy się. Ale powiedz o planach, jeżeli chodzi o walki. No to tak, teraz muszę się trochę skupić na grapplingu, bo w marcu będę bronił tytułu mistrza Hiszpanii, więc wypadałoby jeszcze raz wygrać. Kiedy wyjazd? Do Hiszpanii? Nie, może za tydzień, może za dwa. Tego nie wie nikt. Na 4 marca muszę być gotowy, bo mam mistrzostwa Hiszpanii. No i co? No potem padła propozycja z organizacji show fight z Portugalii. Tam zaproponowano mi walkę o pas. Mój trener z Hiszpanii to, że tak powiem, potwierdził w moim imieniu. Natomiast muszę się jeszcze skonsultować z trenerem Mirkiem Oknińskim, bo w tej chwili jestem pod jego okiem i tak jak mówię, odkąd mi pomaga, to wychodzi, nie? Dlatego zobaczymy, no, jeżeli chodzi, sypią się jakieś propozycje, tylko że nie ma jeszcze konkretów. Jak będę wiedział, znał datę, to na pewno powiem. No, my ze swojej strony gratulujemy i czekamy na nasze walki i życzymy dalszych sukcesów. Dzięki bardzo.